Kluba gospodyń wiejskich z gminy Dębice rywalizowały w Podgrodziu w konkursie na najpiękniejszy stół wielkanocny. Nie zabrakło na nich mazurów, bab, jaj faszerowanych oraz ozdób świątecznych. W drugiej kategorii na najpiękniejsze dekoracje konkurowały gminne szkoły prezentując rękodzielnicze ozdoby o tematyce wielkanocnej. Jurorzy mieli trudne zadanie, bowiem nie sposób ocenić kilkudniową pracę pań i młodzieży, której efektem były zachwycające dekoracje i smakołyki. Gospodynie ze Stasiówki zostały wyróżnione za najładniej zaaranżowany stół wielkanocny. W tym koszyku ze święconką znajduje się chleb, jajka, szan, wszystko, kiełbasa swojska i musi być, jest tak samo baranek wielkanocny. Na stole mamy przygotowane babki różnego rodzaju, duże babki, małe babeczki. Tak, wszystkie te rzeczy, co mamy tutaj na stole, wszystkie są w domu na świątecznym stole. I jeszcze palma. Palma własnoręcznie wykonana. Tak, tradycje to nasze babcie, mamy, a my teraz przekazujemy młodszym. Koleżanka jest młodsza i tak ciągniemy tą tradycję, przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia przygotowano quiz wiedzy o Wielkanocy. Podczas spotkania wysłuchano m.in. pieśni wielkopostnych w wykonaniu zespołu śpiewaczego Podgrodzianie pod kierownictwem artystycznym Małgorzaty Pikul-Burdzy. Po występach scenicznych komisje konkursowe udały się na obrady, natomiast inni mogli podziwiać dekoracje i degustować smakołyki przygotowane przez panie. O tym, jak wyglądały przygotowania do prezentacji, mówi Jolanta Pyskaty, zastępca przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Paszczynie. Przygotowanie stołu wielkanocnego jest bardzo pracochłonne. Musimy wcześniej się spotkać, uzgodnić, która pani co przygotowywuje, bo rzecz wiadoma, że jedna pani tego nie przygotowywuje. Rozdzielamy sobie pracę, jedna pani robi inny placek, druga inny, babki. Palmy i kwiatki, czy tam jakieś stroiki, robimy wspólnie w kole. Mamy takie spotkanie w bibliotece, takich miłośników naszych, robótek ręcznych i w ten czas przygotowywujemy wszystko, co jest potrzebne nam na stoły wielkanocne.